Pozwolę sobie, szanowni państwo, rozpocząć konferencję prasową, na której dzisiaj mamy szczególnego gościa, bo tak mogę sobie pozwolić, przedstawiając panią poseł Marię Zubę, że w tym biurze poselskim często się państwo mogliście spotykać, ale witam cię, Mario, bardzo serdecznie. I kolega Zbigniew Duda, szef struktur miejskich Prawa i Sprawiedliwości, radny miejski, i nasz gość szczególny, pan senator Bogdan Pęk, przyjął nasze zaproszenie do uczestniczenia w konferencji programowej programu Prawa i Sprawiedliwości, ale też, szanowni państwo, myślę, że już opinia publiczna wie, a myślę, że można i poszerzyć tą wiedzę. Pan senator Bogdan Pęk jest kandydatem z listy Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu. Jeśli mogę sobie pozwolić na taką charakterystykę osoby, ale i też i postawy ideowej pana senatora Bogdana Pęka, który jest senatorem w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Również pan senator ma doświadczenia związane z pracą w Europarlamencie. Gdy przeglądałem, ale i też obserwowałem myśl, którą prezentuje pan senator i z mównicy senackiej, ale i również z różnych innych miejsc, to jest człowiek renesansu mający silne związki z myślą ludową, która jakby nasancza te wszystkie działania, bo pan senator ma bogate doświadczenia i wiedzę gospodarczą, związaną również z tą działalnością w gremiach Unii Europejskiej, co myślę, że predestynuje do tego, aby być mocnym punktem wsparcia listy Prawa i Sprawiedliwości, listy, która została w ostatni poniedziałek zaprezentowana w Królewskim Stołecznym Mieście Krakowie, a wiemy, że okręg numer 10 obejmuje województwo małopolskie i województwo świętokrzyskie. A tak nawiasem mówiąc, pan senator to jest taki łącznik między Małopolską a ziemią świętokrzyską, bo tam właśnie mniej więcej w połowie tej drogi tam jest jego domostwo. Serdecznie witam pana senatora w Ostrowcu Świętokrzyskim i poproszę o słowo na początek. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie, szczególnie moim przyjaciołom, pani Marii i panu posłowi. Proszę państwa, ja jestem człowiekiem, który już funkcjonuje w polityce prawie 25 lat. Byłem w tym czasie także wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, przez wiele lat posłem tego stronnictwa i także wiceszefem klubu przez dwie kadencje. Potem miałem krótki epizod związany z Ligą, która wydawała się sporą nadzieją, ale stało się inaczej. Nie chcę tego tematu rozwijać. Kwestia pana Giertycha jakby sama definiuje ten problem. No i znalazłem się w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, tej partii, która została na scenie politycznej spośród formacji, które można uznać za chrześcijańsko-ludowo-narodowe, piastujące nie tylko polską godność, ale nade wszystko polską rację stanu, rozumianą w sposób gospodarski, a więc taki, gdzie dbałość o polski narodowy interes, o polskie gospodarstwo, o polską wieś, o polską prowincję przebija wszystkie partykularne historie. I myślę, że nawet najwięksi wrogowie
Prawa i Sprawiedliwości, która to formacja dzisiaj cieszy się największym poparciem społecznym w skali kraju i zapewne wygra najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego, nie mogą zarzucić nam, że jesteśmy formacją koniunkturalną, która w zależności od sytuacji rozmienia się na drobne. Proszę Państwa, w Waszym pięknym mieście muszę powiedzieć, że akcentować należy to, co jest jakby junktum programu Prawa i Sprawiedliwości. Mianowicie my w sposób szczery i bez obłudy akcentujemy potrzebę równości szans rozwoju. Równości szans rozwoju elitarnych ośrodków wielkomiejskich, tych kilka stołecznych czy quasi-stołecznych miast, które cieszą się wielką osłoną polityczno-finansową obecnie rządzących. My uważamy, że Polska musi się rozwijać w sposób zrównoważony, stąd akcentujemy szczególnie wieś, małe i średnie miejscowości. Takie właśnie jak tutaj Państwa miasto. I ten akcent jest o tyle istotny, że jak się czyta programy poszczególnych formacji, to mówi o tym jedynie Polskie Stronnictwo Ludowe, ale mówi, bo w realizacji wspiera wszystkie rozwiązania, które prowincji polskiej, a zwłaszcza polskiemu rolnictwu wychodzą bokiem. Zacznę od tego, że w tym naszym programie akcent rolny jest szczególnie istotny, bowiem uważamy, że w obliczu naszego wejścia do Unii Europejskiej, gdzie warunki akcesji były wręcz haniebne, i proszę Państwa, tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że za te warunki odpowiada ówczesne kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego z panem Kalinowskim i z panem Siekierskim. Oni wówczas wynegocjowali jedynie 25% dopłat bezpośrednich, podczas gdy w czasie sprawowania pierwszej kadencji w latach 2004-2009 słyszeliśmy od kolegów, zwłaszcza niemieckich, no takie nieprzyjemne komentarze w rodzaju, że spodziewali się wydatku większego o 40 miliardów euro, a co oznaczało, że można było wynegocjować ponad 50% na początku tych dopłat bezpośrednich. I to jest strata nieodwracalna, bo ona musi być liczona w miliardach, w dziesiątkach miliardów euro. Zatem kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że ówczesne kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego zdradziło już wówczas polską wieś. Oczywiście odbyło się to pod przemożnym wpływem niejakiego Leszka Millera, który wówczas był premierem przedstawiany w mediach jako kanclerz. No, to kanclerstwo skończyło się klęską. Teraz widać, że tam wąska ławeczka, bo z powrotem pan ten bryluje i poucza. Te warunki były fatalne i dlatego jeden z istotnych naszych punktów programu jest potrzeba, żeby w Parlamencie Europejskim doprowadzić do wyrównania poziomu dopłat. To wynika z prawa europejskiego, z takiej konstytucyjnej zasady, na jakiej opiera się Unia Europejska, mianowicie niedyskryminacji pod jakimkolwiek bądź pozorem. Polscy rolnicy są bardzo wyraźnie dyskryminowani i była szansa na załatwienie tego problemu, zmarnował ją w poprzednim okresie ministrowania, przed odejściem też w niesławie, bo teraz wrócił. Okazuje się, że ta niesława w PZL-u trwa coraz krócej. Pan minister Sawicki na spotkaniu ważnym Unii Europejskiej na Węgrzech, w Budapeszcie, zgodził się praktycznie na rozwiązanie, które nie gwarantuje wyrównania poziomu dopłat, co było w traktacie akcesyjnym zapisane, tylko rozłożone w czasie. Więc chcemy wyrównać warunki finansowania polskiego rolnictwa. Przypominam, że to jest nadal prawie 40% budżetu europejskiego, więc są to dla naszych biednych producentów wiejskich, czy w ogóle szerzej mówiąc polskiej prowincji, ogromne pieniądze mające istotny wpływ na poziom życia, zdolność inwestowania, co za tym idzie, wszystkie konsekwencje społeczno-polityczne. Więc ten element jakby szczególnie tu akcentujemy. Drugi element związany z Unią Europejską, który jest kluczowy i moim zdaniem
bardzo często niedoceniany nie tylko przez polski świat naukowy, ale także przez polskie media, to jest tak zwana dyrektywa klimatyczno-energetyczna. Proszę Państwa, uważni obserwatorzy mogą zauważyć, że pod osłoną wydarzeń, jakie miały miejsce wokół Ukrainy, no, dramatycznych wydarzeń, w Unii Europejskiej zapadły decyzje bardzo niekorzystne dla państwa polskiego i nie zostały one wstrzymane czy zawetowane przez premiera Tuska, który jednocześnie jeździ na Śląsk i głosi potrzebę renesansu nowoczesnej technologii węglowej w polskiej energetyce. Przez 7 lat nie uczynił nic w tej sprawie, a teraz przed wyborami deklaruje potrzebę no, jakby zwrócenia Unii Europejskiej uwagi na to, że jak mamy się rozwijać prawidłowo, to będziemy musieli jednak nowoczesną technologię węglową wdrażać. Proszę Państwa, myśmy wyliczyli, że przy obecnym stanie obowiązującej dyrektywy klimatyczno-energetycznej koszty wdrożenia tej dyrektywy wynoszą około 25 miliardów euro, miliardów złotych rocznie. To odpowiada mniej więcej całej kwocie, jaką my uzyskujemy z Unii Europejskiej razem. I żeby Państwu to zobrazować, trzeba powiedzieć, że pieniądze z Unii Europejskiej mają znaczący wymiar, jak chodzi o polską politykę inwestycyjną, zwłaszcza w obszarze infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury drogowej, co na waszym terenie ma absolutnie kapitalne znaczenie, to muszę powiedzieć, że ta dyrektywa jest dyrektywą, która realizowana według wytycznych Unii Europejskiej musi doprowadzić do gwałtownego podrożenia produkcji energii elektrycznej i przerzucenia tych kosztów na społeczeństwo. Jak wiadomo, energia jest pierwszym szczeblem cenotwórczym, więc nasi eksperci liczą, że to może wynosić nawet powyżej 100% w stosunku do cen obecnych. A w Unii Europejskiej panuje przekonanie, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20%, które obecnie obowiązuje, należy wzmocnić, podnieść. Ostatnie propozycje mówiły o 43%. No to byłby już absolutny dramat. Moim zdaniem nie tylko my byśmy się na tym przewrócili gospodarczo, ekonomicznie, ale Unia Europejska utraciłaby całkowicie zdolność konkurowania z resztą świata. Bowiem ja na ten temat wygłosiłem słynne przemówienie w Senacie, tam na tych wizytówkach jest adres YouTube, na który można go znaleźć. Nie ma tutaj w tej chwili możliwości mówić o wszystkich szczegółach, jednak no, trzeba powiedzieć, że to jest rozwiązanie, które w tej chwili nie wnosi nic w skali globu, a przecież dwutlenek węgla oscyluje w skali planety. Jeżeli Unia Europejska za 500 miliardów euro chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 20%, a pozostały świat tego nie czyni, no to nie ma to żadnego istotnego wpływu na bilans dwutlenku węgla w skali planety, więc są to rozwiązania całkowicie niezrozumiałe, a jednocześnie narzucane nam przez Francję, która jest zainteresowana transferem swojej energii produkowanej z atomu, no i także technologii jądrowej. Mówi się o potrzebie budowy tutaj elektrowni jądrowych, które są kontrowersyjne, a z drugiej strony Niemiec, które są zainteresowane przesyłaniem nam przestarzałych technologii wiatrowych i złomu wiatrakowego, który zaczyna się pojawiać, psując nam humor i krajobraz, i innych technologii, tak zwanych odnawialnych, które, proszę Państwa, są fajnym hasłem, natomiast z punktu widzenia ekonomicznego oznaczają potrzebę dopłaty. Produkcja energii z tych źródeł jest znacznie droższa niż z źródeł tradycyjnych węglowych, a technologia słoneczna jest w tej chwili z nich najdroższa, więc mogą to być ciekawostki, na które mogą sobie pozwolić bardzo bogate kraje. Dzisiaj i w dającej się przewidzieć przyszłości nie stanowi to realnego wyjścia do rozwiązania polskich problemów. Dlatego w Unii Europejskiej uważamy, po pierwsze, renegocjacja tych warunków, po drugie,
doprowadzenie to już dzisiaj po 7 latach całkowicie nieudanej polityki, w tym względzie akcentuje także pan Tusk, Unia Europejska musi zacząć wprowadzać jednolitą politykę energetyczną w obliczu zagrożenia rosyjskiego, gdzie no, widać wyraźnie, że zwłaszcza gaz może się stać orężem politycznym, mam na myśli możliwość potencjalnego szantażu. I w tym przypadku trzeba powiedzieć wyraźnie, że Nord Stream, ten słynny gazociąg, który spowodował pętlę obchodzącą Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę, no był skandalicznym rozwiązaniem, które zostało wymuszone przez porozumienie niemiecko-rosyjskie i gdzie były kanclerz Schröder, no przecież zasiada tam za ogromne pieniądze w zarządzie. Nie było tutaj wystarczającego sprzeciwu i oporu. To jest rzecz, która praktycznie może doprowadzić do zakręcenia kurka gazowego dla Polski i Prybałtyki bez potrzeby narażania się no, Niemcom i reszcie Europy Zachodniej, że ten gaz niezgodnie z umowami został zamknięty. To są obszary kluczowe. Oczywiście jest też obszar związany z polityką społeczną, z warstwą ideologiczną. My nigdy nie wyrzekniemy się, mamy to zapisane wprost w programie, tego, że opieramy się na etyce chrześcijańskiej, gdzie rodzina to jest naturalny związek kobiety i mężczyzny, gdzie rodzina jest komórką podstawową, ta naturalna rodzina i musi być przez państwo i także przez Unię Europejską honorowana i preferowana, zwłaszcza w obliczu zapaści, jak chodzi o urodzenia, bo to może doprowadzić do katastrofy demograficznej, o trudnych do przewidzenia skutkach. No, mówiąc wprost, za kilkanaście lat już możemy nie być zdolni do wypłacania rent i emerytur, bo składki pracujących mogą nie pokrywać tego. Proszę Państwa, ja jestem człowiekiem, który charakteryzuje się tym, że w każdym systemie i gdziekolwiek zawsze mówię prawdę, ostro, wprost, nie licząc się z konsekwencjami osobistymi. Można powiedzieć tak, że jakbym się miał scharakteryzować, bo nie ma się tutaj co czaić, nie można mnie ani kupić, ani przestraszyć, więc to, co dzisiaj realizuje w warstwie gospodarczej, społecznej i politycznej Prawo i Sprawiedliwość, całkowicie mi odpowiada i myślę, że to dla Polski jest ogromna szansa. Trzeba koniecznie przerwać tą politykę, którą Jarosław Kaczyński nazywał polityką białej flagi, a ja mówię o niej jako o polityce postkolonialnej, wynikającej z mentalności postkolonialnej naszych rządzących. Ta nasza elita z panem Tuskiem, panem Sikorskim, panem prezydentem nie jest zdolna do rozumowania w kategoriach suwerenności. Oni zawsze mieli pana, teraz tylko mają innego pana i prowadzą politykę lokajską wobec Unii Europejskiej, zwłaszcza wobec Niemiec, no i zajęczą wobec Rosji. I proszę Państwa, na koniec proszę zwrócić uwagę, Państwo jako świadomi obserwatorzy sceny politycznej, zawodowi obserwatorzy, nie możecie nie zauważyć, że mamy do czynienia z niebywałym paradoksem. Mianowicie bankructwo polityki zagranicznej pana premiera Tuska i tej koalicji paradoksalnie nabija im teraz punkty wyborcze, bo ludzie zaczęli się obawiać, no, mówiąc wprost, jakiejś wojny w Polsce. Jest rzeczą oczywistą, że nie ma bezpośredniego zagrożenia naszego kraju w tej chwili najazdem wojsk radzieckich, chociaż prawdą jest, że ta polityka przez nich prowadzona doprowadziła do osłabienia także znacznego naszego potencjału obronnego, co jest jednym z elementów naszego programu. Musimy ten potencjał, zwłaszcza jak chodzi o obronę powietrzną, przeciwlotniczą, przeciwrakietową, no, w sposób radykalny wzmocnić. Uważam, że na koniec Polskie Stronnictwo Ludowe, które w warstwie ideowo-programowej jest stronnictwem bliskim, jak się czyta ich program, to wydaje się, że nie ma istotnych różnic. W praktyce stało się cyniczną partią władzy, partią oportunistyczną, bez której nie mogłaby być realizowana polityka pana premiera Tuska, która krok po kroku systematycznie i w sposób zorganizowany likwiduje to państwo. A zwłaszcza odbija się to na poziomie życia,
wszechstronnie rozumianego mieszkańców polskiej prowincji, gdzie likwiduje się, gdzie przerzuca się koszty i likwiduje się w pierwszej kolejności instytucje ułatwiające to życie, a więc szpitale, ośrodki zdrowia, szkoły, sądy, posterunki policji itd., itd. To się musi zmienić i jak my wygramy, to się zmieni. Unia Europejska i te wybory są pierwszym progiem. W ślad za tymi wyborami będą wybory samorządowe, wybory sejmowe. Jeżeli ta fala nas poniesie, a mam nadzieję, że polskie społeczeństwo wreszcie dostrzeże, że jest od lat oszukiwane i robione po prostu wulgarnie w konia przez ludzi, którzy nie liczą się z prawdą, którzy stosują wyrafinowane metody PR-owskie, propagandowe, zaprzeczając następnie w realizacji wszystkim swoim zobowiązaniom. Także mówiąc obrazowo, jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość jest dla Polski, a zwłaszcza dla polskiej prowincji i tego obszaru nieco zapóźnionego cywilizacyjnie i rozwojowo, wielką nadzieją. Dziękuję bardzo. Pani poseł Maria Zuba, kilka słów. Ja myślę, że w pytaniach ustosunkuję się tutaj do... To nim przejdziemy do pytań, to ja, szanowni państwo, miałem w ostatnich dniach możliwość rozmowy i spotkania z panem marszałkiem Januszem Wojciechowskim i bardzo ładnym zdaniem podsumował potrzebę wygrania wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość, wyborów do Parlamentu Europejskiego i stwierdził wprost tak, my idziemy po to do wyborów do Parlamentu Europejskiego, żeby pokazać Europie, że w tych strukturach europejskich potrzebne jest myślenie takie, aby było więcej Polski w Europie, a nie noszenie hasła, które staje się przez tych właśnie, którzy wywiesili białą flagę podkreślania, że więcej Europy w Polsce. Myślę, że i nasze bogate doświadczenia związane z pielęgnacją kultury, tradycji, ale i doświadczenia, o tym co mówił pan senator Bogdan Pęk, w relacjach na wschodzie Europy i budowania bloku bezpieczeństwa, które w Europie Środkowo-Wschodniej zainicjował świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, jest rzeczą niezwykle ważną w Europie w tej chwili, ponieważ przed Europą stoi niestety wiele, wiele zagrożeń.